Dzisiaj przystępujemy do siewu nawozu Kizerit. Jak każdy rolnik musi prowadzić dokumentację. Ja aktualnie korzystam z programu, który nazywa się 365 Farmnet. Załączam sobie internet, wchodzę na aplikację 365 Farmnet, którą mam już aktualnie zalogowaną. Wprowadzam sobie dane, wyszukuję sobie pole, na której aktualnie się znajduję, czyli jestem na jęczmieniu, tylko muszę wprowadzić rok zbiorów. Mamy jęczmień. Jęczmień się znajduje na trzech działkach: 103, 350, 35 przez 2 i 35 przez 3. Aktualnie jestem na działce 35 przez 2 i 35 przez 3. Klikam. Jęczmień i jary. Wchodzę na dokumentowanie i dodaję sobie akurat co dzisiaj wykonuję. Dzisiaj wykonuję zabieg nawożenia. Akurat jest działka wybrana 35 przez 2, gdzie się znajduje jęczmień. Mogę dodać jeszcze kolejne działki, które już mam aktualnie zapisane na tej stronie. No, jest 35 przez 2, 35 przez 3 i jeszcze szukam jednej działki. Wybieram środek, czyli dany nawóz bądź oprysk, zależy co jest aktualnie robione, ale ja dzisiaj rozsiewam nawóz. Akurat już mam wprowadzony nawóz w danych w aplikacji. Nawóz się nazywa Kizerit, czyli magnez. Dawka jest 150 kg na hektar. Zapisuję. Od razu mi wylicza, ile trzeba na całość jęczmienia, czyli trzeba mi około 600 kg. Zatwierdzam. Osobę akurat jest Boczar Ryszard. Zatwierdzam. Maszyna. Dodaję maszynę sobie. Jest Fendt 615. I rozsiewacz nawozów Amazonka. Zatwierdzam. Dzięki tej aplikacji mogę szybko wprowadzić dokumentację. Nie muszę wypisywać na kartkach. Trwa to około 10 minut, zależy kto ile ma hektarów. Wysyłam sobie to do internetu. Tu jest taka koperta. I już wieczorem przychodzę i tylko zatwierdzam przez komputer, że dana czynność dzisiaj była wykonywana. Posiadam też moduł Active Bots. Akurat jest też bardzo przydatne, bo w danym momencie mogę sprawdzić, na którym polu znajduje się na przykład mój ojciec, bądź ojciec może sprawdzić, na którym polu ja się znajduję i co w danym momencie robię. Czy jeżdżę i uprawiam, czy pryskam, bo akurat mamy przypisane dwa traktory, Fendt 615 i Zetor z opryskiwaczem. Akurat Zetor znajduje się na tej danej działce. Już aktualnie widzę w danym momencie, czy coś się dzieje, czy ktoś się obija. Mam akurat wszystkie działki zaznaczone, bo aktualnie to
działa z aplikacją 365 Farnet, łączę się przez Bluetooth z moim modułem. Tu mam taki aktualnie pilot, można go sobie wsadzić gdziekolwiek do kieszeni, może być w traktorze. Aktualnie wyczytuję mojego ActiveBoxa. Mamy już opryskiwacz, mamy rozsiewacz, tu mamy takie akurat załączone zdjęcia. Ja już wprowadziłem dane aktualnie, więc teraz mogę ruszać i śmiało obsiewać działki. Jest rozsiewany kizeryt, to jest magnes, mam dane wprowadzone, a wieczorem jak mi się nudzi, loguję się na 365 Farnet, gdzie z komórki już wysłałem do zatwierdzenia. Przychodzę, klikam i dokumentacja jest zapisana. Polecam program, jest łatwy w obsłudze. Można sobie wprowadzić dane działki, pozaznaczać swoje działki, mapy porobić. Jeżdżę w drugą ścieżkę. Jakbym wykonywał inną czynność niż rozsiewanie nawozu bądź oprysku, orka bądź talerzowanie, gruberowanie, cokolwiek, w dokumentacji zaznaczam wykonywaną daną czynność, wysyłam to do internetu, przychodzę, loguję się na 365 Farnet, zatwierdzam i mam zapisaną daną czynność. Dzisiaj w planie jest właśnie rozsiewanie kizerytu na jęczmień, jary i druga dawka RSM-u na pszenicę ozimą. Aktualnie już mogę wprowadzić rozsiewanie nawozu i rozlewanie RSM-u. Za chwilkę to zrobię, pokażę jeszcze raz. Loguję się do 365 Farnet, aktualnie jestem zalogowany, można też sobie ściągnąć na telefon tą aplikację. Dodaję pole. W tym momencie jaki jest znowuż nawożenie, czyli RSM. Prowadzimy gospodarstwo rodzinne o wielkości 150 hektarów. W tym jest 30 hektarów dzierżawy. O aplikacji, żeśmy się dowiedzieli na Kielcach, na targach 3 lata temu, a prowadzimy już drugi rok tą aplikację. No i siejemy pszenica, jest jęczmień browarniany, rzepak, kukurydza. Mieliśmy jeszcze wcześniej buraki, ale ze względu na pogodę, żeśmy w tym roku zrezygnowali z uprawy buraków. W 1985 roku przyszłam tutaj do męża na gospodarstwo rolne. Z początku mieliśmy też i bydło, i trzodę chlewną.
Było więcej pracy, ale gdzieś od ponad 6 lat już nie posiadamy ani bydła, ani trzody chlewnej. Zajmujemy się samym gospodarstwem rolnym, czyli uprawą roślin, takich jak pszenica, jęczmień, kukurydza, pszenżyto, jak dobrze pamiętam, syn ma. I prowadzę z synem razem to gospodarstwo i z mężem. Bardzo sobie chwalę tą pracę i lubię to. Było w wcześniejszych latach ciężej, a teraz jest i czas na relaks, i na odpoczynek. I naprawdę nie zamieniłabym, żebym poszła gdzieś do jakiegoś miasta. Rola, ja jestem związana od maleńkości z wioską i na wiosce pozostanę i naprawdę radziłabym młodym dziewczynom, że niech się nie przestraszą, że spotkają rolnika czy jakiegoś chłopaka na rolnika, że gospodarstwo ma rolne i wielkie wow, kurczę, to nie, bo to tam będzie dużo pracy. Nie, tak teraz się nie dzieje, bo są sprzęty naprawdę. Ciągniki, siewniki, no nic się nie robi rękami, tak jak kiedyś to było w poprzednich latach.